Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do Was z kolejnym challenge'em, żeby nie było tak nudno, że w kółko te recenzje. I tym razem przechodzimy do Was z czymś, co Wy wymyśliliście. Jeden z naszych widzów zaproponował taką odmianę First Sentence Challenge, która jest jego odwrotnością, czyli Last Sentence Challenge. Oznacza to, że będziemy autentycznie niezaprzeczalnie lamić. W sensie ja jestem totalnie przerażona tym challenge'em. Mamy przygotowane po 5 sztuk ostatnich zdań. Mamy przygotowany w tle dźwięk tykającej bomby i będziemy po prostu sobie czytać. Ale żeby było prościej, bo jakby wiecie, większość książek kończy się tak samo. Tak. Jakby zauważyłyśmy to, szukając sobie propozycji do tego challenge'a, więc zrobiłyśmy sobie taką wersję, że czytamy ostatnie zdanie i podajemy 3 możliwe odpowiedzi, jak w milionerach. Do tego mamy 15 sekund na odpowiedź, żeby nie było tak, że ten challenge będzie trwał godzinę albo dwie. Więc będziemy po prostu zaczynać. Kamil, papier, nożyce, who's first? Dobrze. Szlak bycia. No dobrze, dawaj. Okej. Na początek standardowo ode mnie jest raczej prosto. Potem jakby zwiększały poziom trudności, przynajmniej tak się starałam. Nie będzie. Okej, uwaga, czytam. Utopił się ostatniego dnia grudnia i choć lokalne władze całymi dniami przeszukiwały lodowate wody, jego ciała nigdy nie odnaleziono. Aha! Trzy podpowiedzi. To jest 13 minut, Teatr Złoczyńców albo Pisane Szkarłatem. To od Anne Bishop, jakbyś się nie skopnęła. Timer. Moja pierwsza myśl to było, że to jest 13 minut. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak. Bip! Bo tam było o topieniu się. Było specjalnie. O żal. Co to było? Teatr Złoczyńców, to jest a propos tego Jamesa. Bez jaj! Tutaj wyżej jest, że coś tam, komputer na biurku ożywa, gdy dotykam myszki i po niekończącej się minucie już jestem w internecie, szukając wszystkich informacji na temat o śmierci Jamesa Farrowa zimą 2004 roku, bla 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 bla. Nie skomentuję tego, ale to było tricky, to było chamskie, bo wiedziałeś, że w 13 minutach było topienie się. Żal, że nada, dobrze. O Boże. Okej, ostatnie zdanie. Wypiję za nich wszystkich, ale przede wszystkim za tych biednych głupców, którzy nie mieli pojęcia, jakie kłopoty ich czekają. O Boże, no. Wziąłeś to samo, czy nie? Nie. Okej, 3 odpowiedzi. Amerykańscy bogowie, marzyciel, królestwo kanciarzy. Połączyłam timer. Dobra, ale 20-sekundowy. Amerykańscy bogowie, królestwo kanciarzy albo? Marzyciel. Albo marzyciel. Dobra, ja strzelę w amerykańskich bogów, Gaimana. Naprawdę? Tak, bo to P.K. Rollins na koniec będzie liczył Boże, pieniądze od chowa syna. Zapomniałam o rozdziale. 0-0, idzie nam świetnie, co ty na to? Dawaj, dalej. Ej, zapomniałam w ogóle o tym jego rozdziale na śmierć. Widzisz? Mój Boże. Dobrze, uwaga. To będzie okropne. Ale skup się na kontekście. Dam ci taką podpowiedź już teraz, bo to jest Ej, chyba że... Wiesz co, ja ci dam te 3 zdania, bo one są bardzo króciutkie. Okay. 3 końcowe zdania tutaj czytam. Rany się zabliźniają, miłość trwa, my także trwamy. I 3 odpowiedzi są takie. To jest słowik, to jest osaczona, albo wszystko, czego pragniemy. Rany się zabliźniają, miłość trwa, my także trwamy. Słowik, osaczona, albo wszystko, czego pragniemy. Wszystko, czego pragniemy. Are you sure? Nie. No masz jeszcze 2 sekundy do zmiany odpowiedzi. Słowik! Tak. Kurde, ja zawsze żyłam na bombie. Ej, ten wybuch na końcu. Tak, to jest wybuch na końcu, żeby nie było. Dobra, a odpalił się. No, także nice. Dobrze. Okej. Lecimy. Ten będzie dobry. O Boże, ja coś kojarzę, że było coś takiego. Odpowiedzi. Dygot, szczygieł, mroczniejszy odcień magii. Ten będzie dobry. Ten będzie dobry. Dygot, szczygieł, mroczniejszy odcień magii. Jezus Maria. 4, 3, 2, 1. Mroczniejszy? Tak! You made it! Oh, you bitch! O Boże, długo się zastanawiałam. To była moja pierwsza myśl, ale potem chciałam zmienić, ale potem sobie przypomniałam, że zawsze jak zmieniam, to jest źle. Ja zmieniłam i wyszło na dobę, widzisz? No wiem, ale u mnie to się nigdy nie sprawdza. Oj tam. Dobrze.
Trzeci fragment. Wiedli zwyczajne życie, pełne zwyczajnych rzeczy, jeśli miłość w ogóle można tak nazwać. I odpowiedzi. To z Antybrat, Ruina i Rewolta, czy Korona w mroku? Ruina i Rewolta. Tak. Nie, bo Alina i ma ten dupek. Spoiler! Okej. Okay. Cofnij timer. Cofnę timer. To w ogóle będzie trochę oszukane, bo jakby... No bo nieważne. I opowiedział. I odpowiedzi. Teraz złoczyńców. Osaczona. Małe życie. No, odpada mi teatr jakby. No. Osaczona, małe życie, osaczona, małe życie, osaczona, małe życie, osaczona, małe życie. Małe życie. Ding, 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 ding! Bo to jest to, że opowiem ci tą historię. Właśnie, to samo sobie ja pomyślałam. Bo ta końcówka osaczonej też była taka, trochę w innym tonie, nie, ale mówię... Nice. Nie, bo myślałam, że będzie gorzej. Fragment numer 4. Uwaga, czytam. Chodźmy do domu, powiedziałam i ujęłam jego dłoń. I odpowiedzi. To jest Ciemna strona, Dwór cierni i róż, czy Wieża świtu? Jeszcze raz to zdanie. Chodźmy do domu, powiedziałam i ujęłam jego dłoń. Odpowiedzi. Coś tam. Dwór cierni i róż, Wieża świtu, Ciemna strona. Ciemna strona. You sure? No. Pip. To jest Dwór cierni i róż, kiedy Hera bierze łapeczkę Tamlina. To była moja pierwsza myśl, że to jest, jasne. To była moja pierwsza myśl, że to jest właśnie ta pieprzona Dwora cierni i róża. Dwora cierni i róża. To jest takie, mi się przypomniało. Jestem tą Judą. Judą. Dobra. Dobra. On powstał. Co? I odpowiedź. Loveline. 3 godziny ciszy. Pielgrzym. Pielgrzym? Ding, 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 ding! Nie, to było za proste. Ale fajnie, on powstał, nie? Coś tak, gdyby nie te podpowiedzi, nie chusteczki bym tego nie wypiliła. Nie wiedziałabym, co A mogłam wziąć 3 takie thrillerowe, to byś miała trudniej. God damn it, to nie. I was gentle. Dobra. Czekaj. Czy to już było? Teraz to. Okej. Okay. No dawaj, bij, zabij. Czymkolwiek jestem, pomyślała, przyciskając rękę do ściany, niech to wystarczy. I tytuły. Rozdarta, serce z cierni, czy zgromadzenie cieni? Czymkolwiek jestem, przycisnę rękę do ściany, to jest zgromadzenie. To Lila chce się przenosić. Yes! That was nice. Tak, bo tutaj właśnie wcześniej jest ta rozkmina z tym Tierenem, tym kapłanem. Już. Tak. Kim jestem? Bla, 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 bla. Kim jestem? Okej. Okay. Cofnij timer. Cofnę timer. To będzie chamskie. O nie. Zaczynajmy więc. O losie. O nie, sorry, jeszcze nie. Coś mi to mówi. I to jest tak. Dziedzictwo ognia, Wieża świtu, Królowa cieni. Jeszcze raz. Królowa cieni? Królowa cieni, Wieża świtu, Dziedzictwo ognia. Zaczynajmy więc. To mi się wydaje, że to jest Królowa cieni. Nie! Masz jeszcze sekundę. O, już nie. No to... Mogę jeszcze raz strzelić? Nie. O, Wieża świtu. Kurde, to był mój drugi strzał. Ale sobie żałosne, to jest twój patronat i twój mąż! How could you not know that? Dawaj tą ostatnią. Przepraszam, koala. Koala. Srala. Ale to chyba... Dobrze. Ale ja mam 6, a ty masz... 5! No ale to by jedno było w zapasie, powiedzmy, że było 5-5. Dobrze, no to moje jest tak. Ja również czekałam na wschód słońca, na jego triumf. Triumf pieśni podnoszącej się ze zgliszczy. Znam to. I odpowiedzi to jest Dwór skrzydeł i zguby, Narodziny królowej, czy Pieśń jutra? Powiedziałabym, że Pieśń jutra, ale gadałaś ze mną o tym, że sprawdzałaś Shannon, więc nie wiem, czy to nie jest zbyt obvious w tym momencie. Dobra, niech będzie Pieśń jutra. Ding, ding, ding! Yay! O Boże, to zabrzmiało jak bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Bang, bang, bang. O nie, teraz naprawdę tam była wstawka, jak wsadziłam... Bang, bang, bang! I za każdym razem, jak mówię bang, 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 to zamiast bang, bang, bang jest ich. Bang, bang, bang! Okay. Tak, nie wiem, ale ostatnio widziałam taki film, że tam transformacja K-popu... Specjalnie dla Zuzy. Tyki, tyki, tyki! Ting, ting! Dlaczego nie zrobiłeś ze mną? Ting, nie wiem. Jakby... No, także... Tak to wyszło, chyba znowu wygrałam.
I guess. Are you surprised because I'm not? Nie, ale mnie to zastanawia. Ja myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że ja jestem po prostu... Głupi ma szczęście. Ja poprawiam skarpetkę. No, także dajcie znać, jak wam się podobało. To był chyba jeden z krótszych challenge'ów na naszym kanale w ogóle, bo trwał 10 minut, tak wow. samo jak ten poprzedni. Więc jeżeli lubicie krótkie challenge'e, no to możecie się odzywać w komentarzu i skomentować to, jakim jestem zbanem, że nigdy nie pozwalam Annie wygrać. Chyba, że ona wygra, no to wtedy ta gadanina jest bez sensu, ale no, tak żeby to było. Więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa.